Siema wszystkim, z tej strony Salamander. Dawno mnie nie było, wiem. Jeszcze tutaj trochę mam rzeczy do ogarnięcia, tematów swoich i służbowych. Myślę, że w tym pierwszym tygodniu do Trzech Króli mi się uda wszystko ogarnąć. I po Trzech Króli znajdę trochę więcej czasu i będę mógł live'a jakiegoś odpalić. Dlatego wtrącając się w tej chwili przed tym losowaniem, mam nadzieję, że podobały wam się prezenty, jakie dostaliście na święta i że byliście z bliskimi, których kochacie i spędziliście miło czas w tym okresie świątecznym i dużo przytrafiło wam się dobrego. Jesteście bardzo szczęśliwi i wypoczęci byliście przed imprezą sylwestrową, która no, już raczej się skończyła. O 6 rano, tak jak, nie no, o 6 za 20:26, jak nagrywam ten filmik, to już raczej tacy wytrwalcy jak ja siedzą i już po prostu na ostatnich oparach sobie się chillują, zanim pójdą spać. No, tak więc... Tak jak widzicie, niedobitki takie jak ja siedzą i nagrywają i życzą przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. A po zdrowiu wszystkiego, czego tam potrzebujecie, aby być szczęśliwi. Aby być w swoim życiu szczęśliwi. Tego wam życzę, moi drodzy. Bo jak zdrowia nie będzie, to po co ta reszta? Cieszcie się życiem. Bo jest po prostu warte każdej sekundy. Dlatego jeszcze raz życzę wam zdrowia i zobaczmy, co ten nowy rok nam przyniesie z tym darmowym losowaniem. A w ogóle poczekajcie, bo pokażę wam, co tutaj jest. To jest Nesta, którego mam, Gascoin, Thunderbar, którego nie mam, i Keen. I mam wrażenie, że tak jakby ta paczka była zrobiona trochę pode mnie. Didę mam. On już po tego Guti też już był z 90. Właśnie Gascoin był jeszcze nie. Morientes już był z 90. Bo to jest, są legendy chyba epiki po prostu, które były. York. Yorka chyba mam, a Cola nie mam. Kin byłby też spoko. No i ten Robson mnie po prostu tutaj. Wow. Ile? 44 levele? Nieźle, co? On jakby się trafił, to ja pierdolę. No ale ten deko, muszę przetestować tego deko, którego tam trafiłem. No dobra, zobaczmy w tym noworocznym losowaniu, jak to wyszło. Boże, ja lubię tę muzyczkę. Tam siedzę, coś tam rysuję, coś tam gram, ale brakuje mi tutaj streamów. O, Wanderwart, no proszę. Liczyłem na Robsona, no ale darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, coś takiego. Nie, tak? Możesz. No i teraz będzie za mną chodziło. Ale chyba dobrze powiedziałem. To mu koniowi nie patrzy się w zęby.
nie ma takiej tragedii, no. Speed 60 to prowadzi do 65, tylko że 35 leveli ma, no. Jak to jest offensive, ten, jak to jest AMF, jak on jest ten. A nie, bo on jest klasyką numer 10, czyli tutaj w dribbling trzeba pójść i w podania, tak? Finishing można. Offensive Orange jakby miał 73 maksymalnie. Balance jakby miał 80, to 6. No, trzeba było zobaczyć. Czekajcie. No, zobaczmy sobie. Skoro już tu odpaliłem. Wart. A, przez 2A, okej. No, no proszę. Teraz tak. No i to on jest tego. Nas interesuje counter. Ja mu dajemy 2. A on jest z tych, co nie mieli po 90. Więc tutaj nie dajemy tylko jednego, tylko 2. Marnujemy punkty. A żeby dobrze się odnajdywał w tej naszej taktyce. I teraz tak. Ile on jest leveli? Maksymalnie. 35. Max out. No i proszę bardzo, 94. Teraz tak. Jest trochę tych 90-tek. Defending nie. Physical contact nie. Tutaj możemy odjąć. No, tak zrobimy go. Czyli teraz tak. O, no proszę, patrzcie. Ciach. Counter 2 razy. Tak?
2. No, ten balans, że jest, to jest bardzo dobrze. I że jest ta speed, jest 70, już jest też git. To będzie robić dużą różnicę. I offensive awareness 75. Możemy zrobić nawet tak. Tak. To będzie najlepsze rozwiązanie dla niego. No i dobra, to by było tyle. Mam nadzieję, że wasze życzenia noworoczne się spełnią do końca tego roku i będziecie tak samo świetnie się bawić na zabawie sylwestrowej w tym roku, jak się bawiliście w zeszłym. Dzięki, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę. No i jakiś komentarz, kogo tam udało wam się trafić. Trzymajcie się, pa!